Drugi odcinek vlogowo budowlany. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, powiedziałem, że będziemy dzisiaj malować, ale zanim będziemy malować, trzeba też tutaj pewne rzeczy wyszlifować. Bo jak tutaj widzicie, zaraz próbuję zrobić zbliżenie, tutaj poobcinałem te fragmenty, które były tutaj od to były kanałek, w którym po prostu był wtryskiwany plastik, więc musiałem to poobcinać i w tej chwili tutaj, tak jak widzicie, muszę wziąć, opiłować. Najlepiej w tej roli moim zdaniem sprawdzi się papier ścierny. Tak tutaj widzicie, musimy to po prostu usunąć ten fragment tutaj. Więc to będę musiał zrobić w jednej i w drugiej części, też to jest tutaj. Bo mamy też, słuchajcie, mamy też pilniki, które służą do manikir, pedikir. One wyglądają mniej więcej tak. Też możemy nimi tutaj sobie poszlifować. Dlaczego nie? Ale papier ścierny jest mniejszy, jak gdyby jest mniejsze niebezpieczeństwo, że sobie tutaj coś innego jeszcze porysujemy. Następna rzecz. Mówiłem Wam o tym, że praktycznie wszystkie części, które są wymienione tutaj, są do malowania w kolorze 126 Mr. Color, czyli to jest Mitsubishi Cockpit. I w tym momencie też odcinam sobie tutaj C13 i C14, żebym się nie pomylił i tego nie pomalował, bo to musi być na czarny, matowy zrobione, więc odkładam sobie po prostu. Cała reszta będzie malowana właśnie ten Mitsubishi Color, plus ewentualnie jeszcze będą jakieś przetarcia suchym pędzlem. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, ale to wszystko będzie filmowane. Ja cały czas czekam na Wasze głosy, jeśli chodzi o czy zastosować piątkę, czy szóstkę, bo to i tak będę malował, to pomaluję wszystko, ale w poprzednim filmie prosiłem, więc jeżeli macie taką ochotę wybrać coś, to zapraszam serdecznie. Dobra, czy ja tutaj, tak, to mam do wyszlifowania, tutaj te elementy też tutaj już poobcinałem, więc też muszę je poszlifować. Oczywiście jest to utrudnione, więc zaraz tutaj zrobię to poza wizją, ale już początkujący mają obraz, jak to należy zrobić. No i później będzie malowanie. Dobra, słuchajcie, więc tak, farba jest, troszeczkę była wyschnięta, więc Mr. Color Leveling Thinner tutaj został dodany do tej farby. W tej chwili została wymiksowana przy pomocy mojego urządzenia do miksowania farby. Gdzieś jest na kanale tutaj taki mikser, możecie sobie zobaczyć, zrobić taki. Powiem Wam, że strasznie ułatwia życie, bo gdybym miał to, nie wiem, wykołaczką tutaj mielić tą farbę, która była glutem, to by było straszne. O, tutaj zostały nawet fragmenty jeszcze ręcznika papierowego, bo wycierałem te ranty, więc takie coś nie może się znaleźć, bo nam zatka aerograf. Więc muszę tutaj to sprzątnąć. Teraz tak, no kurczę, trzeba to dosyć mocno dokręcać. No, też będę musiał o tym pamiętać następnym razem, żeby to mocniej dokręcić, żeby ta farba nie wysychała. Może być problem później z odkręceniem, ale to szczegół. Ona jest wymiksowana i zaraz tutaj jakieś próbne malowanie będziemy robić. Mam już przygotowany sprzęt. Mamy przygotowany sprzęt do malowania. Tutaj będziemy malować, widać mnie nawet, PS771, także tym będziemy malować. On tutaj troszeczkę się chyba zastał, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że jest w pełni sprawny, nie będę musiał go rozkręcać. Teraz sprawdzimy.
Dobra, woda poszła. To jest takie najprostsze sprawdzenie po prostu areografu po jakimś czasie, czy po prostu on tutaj nam... Tak, woda poszła, ale chyba z tego co pamiętam, to... Dobrze, nie, no igła jest ok. Chociaż... Dobra. Sprawdzam, czy igła jest ok. Czy to można sprawdzić, zrobiąc zbliżenie. Żeby nie wylał tylko teraz. Czy igła jest ok. Chciałbym odkręcić tutaj ten dynks. Tak wygląda igła. Jest na swoim miejscu. Mogę wszystko skręcić. I zaraz spróbujemy tutaj ogarnąć farbę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Pamiętajcie o tym, żeby mieć kubek z, dla początkujących informacja. Pamiętajcie, żeby mieć kubek z wodą, ręczniki papierowe pod ręką. To jest taka podstawa, patyczki higieniczne, też podstawa. Dobra. I pierwsze co? Nigdy nie testujemy, na samym modelu, tylko najpierw sobie tutaj słownie kropelkę nabieramy. Tak. Pipetę od razu do umycia, żeby nam się... Jest, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być, z tego względu, że... No, jeszcze chyba będę musiał jeszcze tutaj to rozcieńczyć, tak mi się wydaje. Albo dam po prostu... Nie, no tym już nie mogę dać. Dałem dwie kropelki rozcieńczalnika, czyli Mr. Color Leveling Thinner tutaj. Jest lepiej. No i zaczynamy przygodę. No jeszcze kurnia. No ale dobra, mam nadzieję, że będzie już ok. Jeszcze chyba nie, więc dobra, więc muszę jeszcze rozcieńczyć farbę, bo tak jak powiedziałem, ona była trochę tam... No, tu już nic chyba nie ma, nie jest. Nie, słuchajcie, nie ryzykuję, wylewam tą farbę, jeszcze doleję tutaj rozcieńczalnika, wymiksuję to wszystko jeszcze przy pomocy mojego miksera i dopiero wtedy będę malował, bo nie chcę, żeby jakieś fragmenty, bo to widać tutaj, widzicie? Takie są, jest farba i są takie glutki małe. Wolę ten nie ryzykować, przeczyścić teraz cały areograf, dolać więcej rozcieńczalnika i dopiero wtedy będę malował.
Także to by było na tyle w tym odcinku. Czekam za informacją, czy piątkę, czy szóstkę, jeśli chodzi o kokpit, dawać. I do zobaczenia w następnym odcinku.